Szczęść Boże wszystkim tutaj, tym, którzy mnie oglądają. Na imię mam ksiądz Rafał i jestem fanem Gościa Niedzielnego. Czytam wszystkie numery, moi rodzice mi zbierają. Nawet mam numery sprzed 2-3 lat, ale za punkt honoru sobie wziąłem to, żeby po prostu wszystko przeczytać. Dziękuję bardzo. Są częstowani pielgrzymi. Dlatego. Podejrzewam, że brat źle mówi, bo to na pewno nie jest to powodem, że taki rów jest cienki. Proszę spojrzeć na cennik, także bracie. Niech tam brat. Wydaje mi się, że chyba jest tak. No nie, już nie będę tego do końca. To w maseczce. W maseczce właśnie, o. Chyba za dużo. Roztropność. Bardzo, bardzo serdecznie wam podziękować i życzyć, żebyście doszli do Jasnej Góry. Wszyscy, tak jak rozpoczęliście, co prawda sztafetowo, ale to jest jedna pielgrzymka wrocławska, żebyście mogli spokojnie dojść i w tym roku również wyśpiewać Matce Bożej wielki magnifikat. Sentyment do tego dnia, bo zawsze idziemy tego dnia do Borek Wielkich. Ja idę do domu wtedy. W Borkach Wielkich miałem nowicjat, jeden rok tam mieszkałem i zawsze mam takie poczucie, że idę do domu, gdzie mogę sobie odpocząć, habit wyprać, co jeszcze, położyć się w łóżku i dobrze zjeść. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko, te słowa mówi ci Pan. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko, te słowa mówi ci Pan. I z taką wiarą rzekłbyś do góry: przesuń się, i z taką wiarą rzekłbyś do góry: przesuń się. Malowanie jest dla mnie takim stałym elementem życia, ponieważ pierwszy raz wyruszyłam z pielgrzymką, jak miałam 10 lat, coś takiego, a teraz mam 22. No nie byłam co roku, ale no to jest też fakt, że nie byłam w momentach, kiedy się gubiłam. To, że jestem tutaj teraz, jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ pomimo tego, że życie jest bardzo dynamiczne, zmienia się, dużo rzeczy się dzieje, ja dorastam, popełniam różne błędy,
to mam takie miejsce, gdzie mogę wrócić, gdzie mogę się znowu zanurzyć w te moje korzenie. I jestem bardzo wdzięczna, że jestem na tej wyjątkowej pielgrzymce, bo ja mam trochę problem z tym, że nie mam do końca nadziei, że będzie dobrze wszystko w moim życiu, że skoro miałam jakieś tam trudne wydarzenia, to i tak Pan Bóg w tym jest. I właśnie dzisiaj odkryłam to, że ja do końca nie wierzę w to, że Jezus, że Pan Bóg mnie kocha i że On jest Panem tej całej mojej historii. Ale dzisiaj dzięki temu, że to zauważyłam, że to jest prawdopodobnie ten punkt, o który no niestety nie mogę pójść dalej, to jakby jestem tego świadoma teraz, no i mogę dalej to analizować i może to będzie klucz do tego, żeby w końcu żyć pełnią życia i ufności.